są 15 cm sześciennych. Budowa zajęła koledze tylko 3 lata. Posłuchajmy, jak pracuje silnik gwiazdowy 5-cylindrowy. Truba silnika, popatrzmy i posłuchajmy. Konstruktorem samolotu PWS-26 był inżynier Augustyn Zaniecki. Pracował on w podlaskiej wytwórni samolotów Białej Podlaskiej. Zbudowano łącznie 320 egzemplarzy. Na tym typie zdarzyło się tylko 10 katastrof. Samolot PWS-26 był szczytowym osiągnięciem w dziedzinie samolotów szkolnych produkowanych przez Podlaską Wytwórnię Samolotów. Na tym samolocie wyszkolili się wszyscy piloci, którzy latali w czasie II wojny światowej, zarówno z kompanii wrześniowej w 1939 roku, z kompanii francuskiej w 1940 roku i Wielkiej Brytanii w czasie bitwy o Anglię, jak i przez całą II wojnę światową. W 1936 roku, po próbach przeprowadzonych w Instytucie Techniki Lotniczej, PWS-26 otrzymał ocenę, bardzo wysoką ocenę, jako doskonały samolot do szkolenia pilotów. Jeden z bohaterów bitwy o Anglię, Witold Łokuciewski, gdy go zapytano, jak się, czy mógł coś powiedzieć o PWS-ie, to powiedział, że nigdy nie latał na tak wspaniałym samolocie, jakim był PWS-26, był to doskonały samolot do szkolenia pilotów. Opadanie po okręgu. Przedstawię Państwu kilka figur, które będzie wykonywał model.